Po wielu latach tolerowania parkingowej patologii w centrum Katowic władze miasta w końcu powoli likwidują miejsca, w których nigdy nie powinno być samochodów. W poniedziałek ostatnie samochody zostały odholowane z przestrzeni w pobliżu Uniwersytetu Śląskiego. Ale w kolejce do likwidacji czekają kolejne białe plamy na mapie strefy płatnego parkowania. Fatima Orlińska. To klepisko w pobliżu ulicy Górniczej i kampusu Uniwersytetu Śląskiego wykorzystywane było przez lata do parkowania samochodów. W ubiegłym tygodniu Miejski Zarząd Ulic i Mostów postawił tu znaki zakazu zatrzymywania się. Jednocześnie prowadzona była ulotkowa akcja informacyjna. W poniedziałek teren u zbiegu ulic Górniczej i Maślińskiego został dodatkowo ogrodzony taśmami, a służby miejskie ustawiały betonowe płyty. Samochody, które jeszcze tu stały, zostały odholowane. Zgodnie z zapowiedziami te białe plamy będą sukcesywnie usuwane, tak jak ma to miejsce teraz w rejonie ulicy Górniczej. Z czego mogą cieszyć się lokalni przedsiębiorcy, którzy, jak mówią, niejednokrotnie mieli problem z samochodami parkującymi na miejscach przeznaczonych dla swoich klientów. Zdarzało się, że tutaj parkowali nam przed bramą wjazdową, że musieliśmy wzywać służby i tutaj problem był duży. No jakoś tam radziliśmy ze z tym tematem. Cóż, no teraz to już pewnie zniknie. No i sądzę, że to było potrzebne. Natomiast jakieś rozwiązanie tutaj, jeżeli chodzi o przejazd tą drogą Maślińskiego, musi być przez miasto rozwiązane. Teren przy ulicy Górniczej to tylko jeden z kilku podobnych w centrum Katowic, gdzie każdego dnia bezpłatnie parkują setki samochodów. Często kierowcy pozostawiają na nich auta na wiele godzin, tak jak przy superjednostce oraz skrzyżowaniu ulic Gliwickiej, Opolskiej, Grundmana i Dąbrówki. Z czasem również i one zostaną wyłączone z możliwości parkowania. Chodzi m.in. o estetykę tych miejsc, a także to, że znajdują się w strefie płatnego parkowania. Jak można się domyślać, kierowcy korzystający z parkingowych klepisk nie są z planów miasta zadowoleni. Uważam, że więcej powinno być takich wolnych po prostu parkingów, niekoniecznie płatnych. No bo jakby nie patrzeć, to jest zawsze utrudnienie, ale wtedy ten parking z pewnością by wyglądał też inaczej jak teraz. Jak jest tyle aut tak naprawdę w mieście, no to gdzie oni mają parkować? No, także każde jedno miejsce, jak widać nawet na ulicy jest, to są auta zaparkowane, no gdzieś ci ludzie muszą parkować. No zły pomysł, bo dzikie parkingi jakby to ludzie nie płacą za parking, a tutaj miejsca pracy jest dużo. I płacić za płatne parkingi od rana do wieczora, no to trochę to ludzi wychodzi, a już na mandaty idzie, na polskie drogi to jeszcze za parkingi chcą, no to nie tak. A liczba mandatów, odkąd obowiązuje strefa płatnego parkowania, wcale nie maleje. Straż Miejska wciąż odnotowuje wiele interwencji, których najwięcej jest w rejonie ścisłego centrum i Koszutki. W ubiegłym miesiącu to było ponad 1500 interwencji związanych z nieprawidłowościami w ruchu drogowym. Pomimo, że są w Katowicach strefy płatnego parkowania, widać te wolne miejsca coraz częściej, ale pomimo tego kierujący decydują się na omijanie tych stref i parkowanie w miejscach zabronionych. No najczęściej to jest wykroczenie popełniane w związku z nieprzestrzeganiem znaków zakazu zatrzymania się i postoju, parkowanie na ścieżkach rowerowych, parkowanie na chodnikach. Straż Miejska przypomina przy okazji, że odholowanie samochodu z miejsca nieprzeznaczonego do parkowania to dla właściciela wydatek w wysokości kilkuset złotych.